Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Jak widzicie po tytule, dzisiaj przedstawię Wam top 5 kremów do cery naczynkowej i wrażliwej. Przez ostatnich kilka dobrych miesięcy moja bardzo dobra znajoma testowała dla Was właśnie kremy do cery naczynkowej i wrażliwej. Dostała ode mnie 10 kremów, z których wybrałyśmy 5. Tych, które według niej są najfajniejsze pod względem konsystencji, działania, składów i tego oczywiście, jaki dawał jej komfort. Ja nie posiadam skóry naczynkowej. Co prawda, mam cerę wrażliwą. Więc przedstawianie tutaj Wam na moim kanale produktów, których sama nie przetestowałam, a według mnie mają tylko i wyłącznie dobre składy, jest moim zdaniem nie do końca wiarygodne i obiektywne. Dlatego też poprosiłam moją znajomą, żeby zrobiła dla Was taki test. Trwało to dobrych kilka miesięcy, no bo jak widzicie, tych kremów było naprawdę dużo, ale udało się, wybrałyśmy dla Was, a w sumie to ona wybrała dla Was te, które według niej są najfajniejsze i naprawdę warte zainteresowania. Oczywiście są to kremy z różnych półek cenowych, z pielęgnacji naturalnej, jak również pielęgnacji tradycyjnej. Mam wszystkie jej uwagi spisane, także od razu zabieramy się za omawianie tych właśnie ciekawych kremów. Pierwszy kosmetyk, który Wam dzisiaj przedstawię, jest to marka Phenom i to jest zdecydowanie najdroższy kosmetyk ze wszystkich, które Wam dzisiaj omówię. Podobno świetnie sprawdza się jako preparat samodzielny, jako taka baza do stosowania pod makijaż, ale można go również stosować pod krem, taki krem dzienny czy też krem wieczorową porą, lub też pod filtr. I ma podobno też bardzo fajną konsystencję, taką komfortową, dzięki której też bardzo ładnie rozprowadza się na skórze. Co zauważyła moja znajoma, stosując ten krem, to przede wszystkim to, że znikały zaczerwienienia bardzo szybko, czyli ta skóra też szybko ulegała takiemu ukojeniu i złagodzeniu. Marka Phenom obiecuje nam przede wszystkim uszczelnienie naczyń krwionośnych, ochronę skóry wrażliwej przed zaczerwienieniem i podrażnieniem, ale też właśnie, żeby ten preparat fajnie komponował się z innymi kosmetykami. I rzeczywiście moja znajoma stwierdziła, że to jest bardzo interesujący produkt i u niej najlepiej sprawdził się właśnie jako taka baza pod makijaż. Też zauważyła, że ten preparat świetnie koi skórę, szybciej taki rumień, który często występuje przy cerze naczynkowej, znika. Czy naczynia krwionośne zostały uszczelnione, tego potwierdzić nie jesteśmy w stanie, ale na pewno skóra miała taką, można powiedzieć, ochronę przed tym działaniem czynników zewnętrznych, które niekorzystnie wpływają na cerę naczynkową, jak na przykład wiatr, słońce, zimne powietrze, to wchodzenie z zimnego powietrza do ciepłego powietrza, ale też ostatnio właśnie moja znajoma sięgnęła po ten kosmetyk, kiedy były upały i mówi, że w ogóle rewelacja. Także słuchajcie, drogi, ale być może bardzo, bardzo komfortowy i bardzo przyjemny w użyciu. Zwróćmy uwagę teraz na to, co takiego znajduje się w składzie tego preparatu od marki Phenom. I mamy tutaj wodę różaną, wodę z aloesu, skwalan, glicerynę, masło shea, olej winogronowy, witaminę E, pandenol, glukonolakton, ekstrakt z nawrotu lekarskiego, kwas hialuronowy, ekstrakt z maliny morowskiej, ekstrakt z róży francuskiej i ekstrakt ze skórki pomarańczy. Jak widzicie, skład jest bardzo naturalny, więc myślę, że przypadnie też miłośniczką takiej pielęgnacji naturalnej, które szukają tego typu kosmetyków, mimo tego, że jest on drogi, bo mamy tutaj małą pojemność, no ale tak jak mówię, to jest kosmetyk z tej najwyższej ceny, którą Wam dzisiaj przedstawię i teraz lecimy z kolejnym preparatem. Tym razem będzie to marka Apis. Marka, która stworzyła kosmetyk o pojemności 100 ml i bardzo ciekawej cenie około 50 zł. I moja znajoma stwierdziła, że ten kosmetyk jest bardzo komfortowy w użyciu ze względu na swoją konsystencję i zarówno fajnie sprawdził się u niej w pielęgnacji takiej jesienno-zimowej, ale też właśnie wiosną.
I to jest kolejny kosmetyk, który ma działać, jak to marka nam tutaj wskazuje, redukując zaczerwienienia, nawilżać, chronić skórę, uszczelniać naczynia krwionośne, hamować powstawanie tak zwanych pajączków, stymulować procesy immunologiczne skóry. Czyli ma działać nawilżająco, regenerująco, wspomagać ochronę warstwy hydrolipidowej właśnie przy cerze naczyniowej, no i też przede wszystkim chronić te naczynka, żeby nie pękały mocniej, żeby nie rozszerzały się mocniej, żeby ich po prostu więcej nie było. I moja znajoma stwierdziła, że oprócz tego, że jest fajna konsystencja tego kremu, to też zauważyła szybkie łagodzenie skóry. Fajnie sprawdzał się on zarówno w porannej pielęgnacji, ale też w wieczornej pielęgnacji i uwielbiała stosować ten krem pod filtr. Tego nie jestem Wam w stanie powiedzieć dlaczego, ale podobno świetnie sprawdzał się z filtrem. Bardzo ciekawe. Zobaczmy teraz, co znajduje się w składzie tego kremu. I tutaj już mamy olej makadamia, glicerynę, lecytynę, depantenol, witaminę C, kwas hialuronowy, wyciąg z miłożąbu, ceramidy, witaminę E, olej arganowy, wyciąg z alg, masło shea i wyciąg z aloesu. Jak widzicie, znowu mamy wiele fajnych substancji aktywnych, które będą właśnie działały na naczynka, ale będą też skórę nawilżały, mamy kojący depantenol, mamy aloes, czyli mamy bardzo takie przyjemne substancje dla skóry naczyniowej. Oprócz tego mamy witaminy i co jest ważne, mamy witaminę C, która też fantastycznie wpływa na naczynia krwionośne. W ogóle zatrzymamy się tutaj na chwilę, jeśli chodzi o witaminę C. W pielęgnacji skóry naczyniowej podstawą tej pielęgnacji jest witamina C. Witamina C, która jest świetnym antyoksydantem, fantastycznie wpływa na właśnie naczynia krwionośne. I posiadaczki skór naczyniowych powinny zainwestować w dobry preparat z witaminą C, który powinien też stać się Waszą taką podstawą pielęgnacji. My dzisiaj mówimy o kremach, ale kremy to jest tak naprawdę uzupełnienie i dodatek do pielęgnacji cery naczyniowej. Podstawą powinno być dobre serum z witaminą C, ewentualnie dobre serum, które zawiera witaminę C, witaminę E, witaminę K, witaminę PP, czy też ma na przykład wyciągi takie jak z kasztanowca, z arniki, czy właśnie z miłożąbu. Bo są to wszystkie takie substancje aktywne, które będą świetnie wpływały na naczynia krwionośne. Kolejny krem, a powiedziałabym, że dalej jesteśmy w tej półce preparatów naturalnych z dobrym składem, który jest jeszcze tańszy od tych wcześniejszych, bo kosztuje on około 35 zł. I jest to marka Phytomed. Pewnie większość z Was doskonale tę markę kojarzy. Moja znajoma była nią zachwycona, w sumie to tym preparatem była tak zachwycona, że dokupiła sobie jeszcze inne kosmetyki właśnie tej marki, ale to nie o tym dzisiejszy film. Natomiast co ona zauważyła stosując ten preparat, to przede wszystkim bardzo fajną, przyjemną, aksamitną konsystencję, która sprawdziła się dobrze zarówno w warunkach takich, powiedziałabym, bardziej chłodniejszych, jesienno-zimowych, ale też fajnie sprawdzała się wiosną. Co jeszcze ten krem jej dawał? Ona powiedziała, że taką ochronę, że ona czuła, nakładając ten krem, jakby miała na sobie, można by powiedzieć, film, taką kołderkę ochronną dla skóry, co też sprawiało, że skóra mniej się czerwieniła. Nie było takiego efektu, że wchodząc z zimnego, z dworu na przykład, do ciepłego pomieszczenia, momentalnie pojawiało się zaczerwienienie. I mówi, że bardzo dużo takiej przyjemności, takiego komfortu sprawiało jej stosowanie właśnie tego kremu. Co nam obiecuje marka? Marka mówi, że jest to krem, który będzie dobrze nawilżał, koił, regenerował, wzmacniał naczynia krwionośne, niwelował zaczerwienienia, chronił skórę i też dawał działanie antyoksydacyjne, czyli właśnie wymiadanie tych wolnych rodników, działanie antyoksydacyjne, które jest jak najbardziej wskazane w przypadku cer naczynkowych. No i teraz zwróćmy uwagę na to, co jest w składzie tego kremu. No i tutaj, uwaga, za 35 zł i pojemność 55 gramów mamy naprawdę bardzo dużo fajnych substancji aktywnych. Zaczynamy. Masło kakaowe,
woda oczarowa, olej z kiełków pszenicy, lecytyna, olej winogronowy, olej makadamia, wyciąg z arniki, gliceryna, witamina E, pantenol, ceramid 6, kwas hialuronowy, wyciąg z kasztanowca i wyciąg z oczaru. I widzicie, tutaj w składzie tego preparatu mamy rzeczywiście te wyciągi, o których już Wam wcześniej powiedziałam, czyli arnika, kasztanowiec, i one będą fantastycznie wpływały na naczynia krwionośne. Ale mamy również substancje łagodzące, czyli coś, co będzie koiło tę podrażnioną, taką zaczerwienioną, wrażliwą skórę naczynkową. Myślę, że warte przetestowania i sprawdzenia. Nie jest to krem drogi, a może się okazać dla Was bardzo, bardzo komfortowy. I na zakończenie dzisiejszego filmu przedstawię Wam dwa produkty już z tej marki, z półki dermokosmetyków, czyli takie kosmetyki, które są ukierunkowane głównie na problemy skórne. I zacznę tutaj od marki SVR, którą większość z Was na pewno doskonale zna, bo jest to bardzo ciekawa marka dermokosmetyków i posiada wspaniałe produkty w swojej ofercie. Na temat marki SVR będzie oddzielny film na moim kanale, także czekajcie spokojnie, bo ja sama teraz testuję bardzo dużo produktów właśnie SVR. No dobra, ale teraz tak, co tutaj mamy i co nam obiecuje producent? To w przypadku tego kosmetyku chłodzenie, kojenie, nawilżenie, ale też szybkie wchłanianie bez pozostawiania tłustej warstwy. Krem ma chronić, wzmacniać barierę hydrolipidową, wzmacniać naczynka, redukować stany zapalne i zmniejszać zaczerwienienie. To nie jest drogi krem, bo za pojemność 40 ml płacimy około 60 zł. No i oczywiście marki dermokosmetyków dostępne są w aptekach lub też na stronach internetowych różnych aptek. Co zauważyła moja znajoma w przypadku stosowania tego kremu, to właśnie ten bardzo ciekawy efekt, bo ona mówi, że producent obiecuje nam taką właśnie termoregulację w momencie, kiedy wchodzimy na przykład z zimnego pomieszczenia do ciepłego pomieszczenia, czy też właśnie z dworu do domu, i mówił, że rzeczywiście to jest. Jest taka ochrona skóry przed tymi zmianami temperatur. Poza tym ona też stwierdziła, że w momentach, testowała ten krem w takich momentach, kiedy skóra była bardziej zaczerwieniona i bardziej podrażniona i potrzebowała rzeczywiście szybkiego ukojenia. I mówi, że to, co dawał jej ten krem, to jest niesamowite. Bo owszem, w przypadku tych wcześniejszych preparatów, które Wam powiedziałam, które mają bardziej naturalne składy, rzeczywiście to ukojenie się pojawiało. Momentami takie chłodzenie. Ale mówi, że w przypadku tego kremu ten efekt był natychmiastowy. Rzeczywiście ona odczuwała na skórze taki efekt chłodzenia, który w przypadku cer naczynkowych jest oczywiście wskazany. No dobrze, zobaczmy teraz, co mamy tutaj w składzie z tych właśnie ciekawych substancji aktywnych. I w składzie tego preparatu znajdziemy między innymi oczyszczoną wodę, masło shea glicerynę, skwalan, różne antyoksydanty, emolienty działające nawilżająco i też ochronnie, jak również kwas hialuronowy. Tutaj co prawda nie mamy tych substancji aktywnych, o których Wam wspominałam wcześniej, czyli tych różnych ekstraktów, więc zakładamy, że ten krem będzie przede wszystkim nawilżający i właśnie taki ochronny dla skóry, że będzie chronił tę skórę naczynkową przed tymi zmianami temperatur, będzie ją łagodził, koił, będzie ją nawilżał. I moja znajoma potwierdziła, że rzeczywiście tak jest. Moi drodzy, i ostatni krem, który Wam dzisiaj chcę przedstawić, a w sumie jest to koncentrat. I tutaj mam na myśli markę Ivostin i znowu mamy tani preparat, który ma bardzo ciekawy skład i też jest ukierunkowany w stosunku do skóry naczynkowej i wrażliwej. I co nam obiecuje producent? A mianowicie ochronę naczynek i ich wzmocnienie, ukojenie, łagodzenie, nawilżenie, antyoksydację. Ma się sprawdzać samodzielnie pod makijaż jako baza, ale również pod krem i stopniowo się wchłaniać. No i moi drodzy, tutaj znowu moja znajoma powiedziała, że za tak niską cenę mamy naprawdę bardzo dobry krem, bo ten preparat dostaniecie w cenie około 35 zł.
więc naprawdę nie jest drogi, a ma świetne składniki aktywne, o których zaraz Wam powiem. Natomiast ona tutaj znowu potwierdziła, że bardzo fajnie łagodzi ten krem, że koi skórę, że nawilża, jest komfortowy w użyciu i też świetnie sprawdza się samodzielnie jako taka baza pod makijaż, ale również w połączeniu z kremem dziennym, nocnym, jak również filtrem. Czyli to, co nam obiecuje producent w przypadku tego kremu, też u tej mojej znajomej bardzo dobrze się sprawdziło. I powiem Wam nawet, że któregoś razu powiedziała mi, że ma dylemat, bo ten krem troszeczkę, ten preparat jest troszeczkę podobny w działaniu jak ten z marki Fenon, ale różnica w cenie jest ogromna. I mówię, że gdyby dzisiaj miała wybrać, to chyba by zdecydowała właśnie na ten krem, zdecydowałaby się na ten krem od marki Eve Austin. Ona nie jest osobą, która patrzy na zasadzie pielęgnacja naturalna, pielęgnacja tradycyjna. Dla niej kosmetyki mają działać. To, co jest dla niej ważne, działać na jej skórę naczynkową, wrażliwą, często podrażnioną, często zaczerwienioną. I mówi, że właśnie ten krem Eve Austin bardzo ją pozytywnie zaskoczył. On ma też ciekawą konsystencję, chociaż ona stwierdziła, że w przypadku tego kremu ta konsystencja nie pozostawia takiego tłustego filmu na skórze, ale stopniowo się wchłania. To nie jest też takie szybkie, momentalne wchłanianie. Co nam obiecuje producent, to ochronę naczynek, wzmocnienie, ukojenie, antyoksydację, czyli to, o czym Wam wcześniej powiedziałam. Tego niestety nie może moja znajoma potwierdzić, czy rzeczywiście tak się stało, jeśli chodzi o ochronę tych naczynek, bo sami nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Możemy tylko zauważyć, co dzieje się z naszą skórą po nałożeniu różnego typu preparatów. Ale powiedziała mi, że ten krem bardzo ładnie też łagodzi i daje taki efekt długotrwałego nawilżenia. Nie wiem, czy tak było w przypadku tych wcześniejszych kremów, ale tutaj podkreśliła, że właśnie ma wrażenie, że to nawilżenie skóry jest takie, powiedziałabym, długotrwałe. Co mamy w składzie? Uwaga! Diosminę, glicerynę, troksyrutynę, pantolakton, witaminę C, witaminę E, wyciąg z algi brunatnej, alantoinę, pantenol, hialuronian sodu, wyciąg z kasztanowca i ekstrakt z czerwonej algi. Słuchajcie, bardzo wysoko w składzie tego kremu jest diosmina. Diosmina jest to substancja lecznicza, która bardzo dobrze wpływa na naczynia krwionośne i często można ją znaleźć w preparatach na przykład na żylaki, na hemoroidy, dla osób, które mają problemy z opuchniętymi nogami. Ona uszczelnia te naczynia krwionośne i bardzo dobrze na nie wpływa. Zresztą też jest bardzo dużo preparatów takich leczniczych doustnych, do przyjmowania właśnie doustnie na bazie diosminy i często polecają tego typu preparaty właśnie flebolodzy, czy też osoby, które lekarzy, specjaliści, którzy zajmują się kwestią naczyń krwionośnych, ale też, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo dobrze sprawdza się w przypadku hemoroidów. Dlaczego o tym mówię? Bo hemoroidy to też jest problem z naczyniami krwionośnymi i diosmina je po prostu zwęża, je spłyca, zmniejsza, więc można tutaj by było założyć, że w przypadku tego kremu Eve Austin, gdzie mamy właśnie diosminę, będzie ona rzeczywiście fajnie wpływała na uszczelnienie, wzmocnienie i zmniejszenie tych tak zwanych pajączków, czyli występujących na twarzy rozszerzonych naczynek. Oprócz tego mamy też ekstrakty, o których wcześniej powiedziałam, substancje łagodzące, alantoina, pantenol, substancje kojące, więc za taką cenę, moi drodzy, naprawdę bardzo ciekawy preparat i też myślę, że warto się nad nim zastanowić. Chciałabym również Wam przypomnieć bardzo ważną sprawę. Otóż cera naczynkowa cerze naczynkowej nierówna. O co tutaj chodzi? A mianowicie o to, że tak jak w przypadku wrażliwości skóry, u jednych skóra może być wrażliwa na dane substancje, u innych na inne substancje. I ciężko jest wyłapać w różnych kosmetykach, które substancje podrażniają, działają alergizująco właśnie na naszą skórę. Tak samo jest ze skórą naczynkową. U jednych problem z rozszerzonymi naczynkami będzie bardziej widoczny, bardziej intensywny, u jednych mniej.
U jednych z Was te naczynia krwionośne będą bardziej rozszerzone, bardziej widoczne z różnych względów. U innych być może pojawia się to ze względu, nie wiem, na przykład na jakieś warunki, czy po zjedzeniu jakichś na przykład pikantnych potraw, czy ze względu na stres. To jest bardzo indywidualna sprawa. I bardzo często też w propozycjach pielęgnacji dla skór naczynkowych podchodzimy indywidualnie z doborem kosmetyków, podobnie jak w przypadku różnego rodzaju trądzików, bo nie można wybrać kosmetyków celowanych na jeden konkretny trądzik, bo może się okazać, że w przypadku danej osoby to jest zupełnie inny trądzik. Ale do czego zmierzam? Mianowicie do tego, że mimo wszystko, bez względu na to, czy macie większy czy mniejszy problem, jeśli chodzi o naczynia krwionośne i problem z zaczerwienieniem, z rumieniem, z podrażnieniem, wrażliwością i występowaniem tych naczynek, pojawianie się tych naczynek na waszej twarzy i nie tylko, to dobór pielęgnacji jest oczywiście podstawą. Plus do tego dochodzą odpowiednie zabiegi, bardzo często też leczenie dermatologiczne lub też, co jest bardzo ważne, odpowiednia suplementacja czy nawet zmiana stylu życia. Mimo wszystko mam nadzieję, że tym dzisiejszym filmem troszeczkę Wam pomogłam w doborze odpowiednich preparatów. Jak widzicie, przedstawiłam Wam 5 takich propozycji, które wybrałyśmy razem z tą moją znajomą, które u niej bardzo dobrze się sprawdzały i które ona może Wam polecić. Tym samym dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Linki do przedstawionych preparatów znajdziecie w opisie. Trzymajcie się cieplutko. Pa!